Magdalena Stępień ma już nowego partnera. Do sieci trafiło zdjęcie. Magdalena Stępień w lipcu ubiegłego roku przeżyła niewyobrażalną tragedię, gdy jej roczny synek Oliwier przegrał walkę z wyjątkowo złośliwym typem nowotworu. Modelka pogrążyła się w rozpaczy, stara się jednak wrócić do normalnego życia, by choć przez chwilę móc nie myśleć o swoim cierpieniu po stracie dziecka. Ostatnio na jej profilu pojawiło się zdjęcie. Magdalena otrzymała sporo ofert współpracy i zaangażowała się w działalność charytatywną. Kilkukrotnie udzieliła też wywiadów, w których dzieliła się swoimi ciężkimi przeżyciami. Modelka przyznała, że rozmowy z dziennikarzami mają dla niej formę terapeutyczną i pomagają jej zmierzyć się z traumą, której doznała. Niestety, w tym trudnym czasie ściągnęła też na siebie internetowy hejt. Wiele osób zarzuca jej, że żeruje na śmierci swojego dziecka i robi na tym karierę. Wygląda jednak na to, że w końcu przy Magdzie znalazła się osoba, która będzie ją wspierać w tych trudnych dla niej chwilach. Na Instastory modelki pojawiło się zdjęcie, na którym trzyma rękę mężczyzny, którego tożsamości nie znamy. Razem lepiej. Napisała na fotce Stępień. Ten wpis wywołał niemałe poruszenie obserwatorów modelki. Dziennikarze Plejady skontaktowali się z Magdą, by zapytać, czy jest to jej nowy partner. W rozmowie z nimi Stępień potwierdziła, że jest w związku i znowu jest zakochana. Pozostaje pogratulować i życzyć im dużo szczęścia.